Cześć. Cześć. Jestem Radek. A ja jestem Czarek. Jesteśmy studentami Politechniki Łódzkiej. Prawdopodobnie kojarzycie nas z konferencji MAFAP, na której prezentowaliśmy ciekawe zastosowania matematyki. Dziś zagadnienie z branży motoryzacyjnej. W niektórych samochodach słuchanie radia jest mało komfortowe. Hałasy dochodzące z zewnątrz i z komory silnika dosyć mocno zagłuszają muzykę oraz rozmowy. W jaki sposób zostało to rozwiązane w autach nowej generacji? Oraz co zrobić, by dźwięk w samochodzie był czysty? Zapytajmy tych, dla których dźwięk nie ma tajemnic. Znajdujemy się w firmie Harman, zajmującej się technologiami stosowanymi w branży automotive. Jest z nami pan Mariusz Matusiak, inżynier oprogramowania w firmie Harman. Panie Mariuszu, z jakimi hałasami możemy mieć do czynienia podczas jazdy samochodem? Podczas jazdy samochodem najczęściej do czynienia mamy z odgłosami silnika, z oporami powietrza pokonywanymi przez samochód, z grubością ogumienia, a także ze strukturą drogi. Jakie rozwiązania stosowane są, aby zniwelować ten problem? Najczęściej stosowanym rozwiązaniem przez producentów samochodów jest instalowanie dodatkowych komponentów pozwalających na wygłuszenie karoserii. Oczywiście wiąże się to z podniesieniem masy całkowitej pojazdu, a także ze zwiększonym średnim spalaniem. A czy są jakieś inne rozwiązania, bardziej efektywne? Opracowana przez firmę Harman technologia wykorzystuje zestaw specjalistycznych czujników akcelerometrów instalowanych na zewnątrz karoserii samochodu, mikrofonów instalowanych wewnątrz kabiny, służących jako sprzężenie zwrotne, a także implementacji filtru adaptacyjnego. Dodatkowo, dla każdego typu silnika, w trakcie jazdy odtwarzane są w przeciwfazie uprzednio nagrane szumy silnika. Technologia bazująca na znanej Active Noise Cancellation z słuchawek pozwala na aktywną redukcję szumów w trakcie jazdy. A jaki aparat matematyczny jest nam potrzebny, żeby zrozumieć to zagadnienie? Myślę, że na początku przyda się powtórzenie wiadomości na temat szeregu Fouriera i transformaty Fouriera. Dziękujemy panie Mariuszu za wyjaśnienie. W takim razie zróbmy matematyczną retrospekcję i rozłóżmy hałas na czynniki pierwsze. Jeśli chodzi o szeregi, to pamiętam takie fajne porównanie do napełnianej szklanki. Mam pół szklanki wody, dolewam do niej 1/4 szklanki, 1/8, 1/16 i tak dalej. No i mogę w sumie tak w nieskończoność. I nigdy ci się nie przeleje. No i mam szereg zbieżny. A w przypadku szeregu Fouriera nie dodawaliśmy liczb, tylko funkcje trygonometryczne. Otóż to, bo dźwięk może być na przykład falą sinusoidalną. Amplituda jest związana z głośnością, a częstotliwość z wysokością tego dźwięku. A co się stanie, jeśli dodamy kilka takich funkcji? Dodając kolejne sinusoidy o różnych amplitudach i różnych częstotliwościach, uzyskamy różne harmoniczne, a co za tym idzie, różne dźwięki. No dobrze, a mając już jakąś ścieżkę dźwiękową, w jaki sposób możemy dokonać dekompozycji takiego sygnału? A to już jest praca dla transformaty Fouriera. I tak nie uciekniecie od matematyki. Transformatą Fouriera funkcji f należącej do L1 nad R nazywamy funkcją f zespoloną zmiennej rzeczywistej określoną wzorem. Nie, to bez sensu. Transformata bez zespolonych i całek nie istnieje. Faktycznie, jeśli chodzi o transformatę Fouriera, to koniecznie zespolone. Rysuję prostą, ale liczby zespolone nie zmieszczą się na prostej. Są to bowiem zespolone ze sobą dwie liczby rzeczywiste, czyli pary uporządkowane, dla których zdefiniowano działanie dodawania i mnożenia. Potrzebujemy zatem układów współrzędnych. Na osi poziomej oznaczymy część rzeczywistą liczby zespolonej z, na osi pionowej część urojoną liczby z. Parę 1,0 możemy sobie oznaczyć jako 1, natomiast para 0,1 to tak zwana jednostka urojona, czyli i. Jeżeli policzymy sobie i do kwadratu, to okazuje się, że jest to ni mniej, ni więcej, tylko minus 1. Jeżeli natomiast chcielibyśmy dodać 1 i i, to okazuje się, że jest to para 1,1, czyli bardzo intuicyjnie. Każdą liczbę zespoloną można opisać nie tylko poprzez jej część rzeczywistą i urojoną, ale również poprzez to,
w jakiej odległości od środka leży i pod jakim kątem. Jest to tak zwana postać trygonometryczna. Z równa się A razy kosinus fi plus I sinus fi. W transformacie natomiast użyta jest jeszcze inna postać A razy E do I fi, gdzie E jest liczbą Eulera. Transformata nie istnieje też bez całek. Wyobraźmy sobie wykres funkcji sinus. I zastanówmy się, ile wynosi pole obszaru ograniczonego wykresem funkcji oraz osią x-ów. Okazuje się, że to pole można obliczyć za pomocą całki. Całki od zera do pi, bo 180 stopni to właśnie pi. Jest to całka z sinusa x po dx i wynosi, o dziwo, bo liczba pi jest niewymierna, ładne okrągłe 2. No i teraz można walnąć ten wzór. F od S równa się całka od minus nieskończoności do nieskończoności z F od T E do minus I S T dt. I tak to właśnie wygląda. No właśnie, dzięki liczbom zespolonym i całkom transformata pokazuje nam, jakie harmoniczne zawierają się w naszym dźwięku. Inaczej mówiąc, jest to taka maszynka do wyizolowania i wytłumienia niechcianych sygnałów. Potem należy możliwie precyzyjnie dodać sygnał w przeciwfazie, na przykład do dźwięku silnika i cicho sza. Kto by pomyślał, że taka elementarna matematyka pracuje nam na akustykę w samochodzie?